Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Jesteśmy w pokojach służby, bo tak się nazywa to ognisko. Przynajmniej jak przyniosłem się tutaj z Majuli po wydaniu wszystkich dusz, żeby ich później nie stracić oczywiście. No i okej, dobra, no to są dwie drogi do wyboru. Albo drabina w dół, albo tam. Choć podejrzewam, że tu na górę też się da przejść. Bo to przejście między jedną stroną a drugą na pewno by nie było tak po prostu losowo stworzone przez twórców, ale okej. Najpierw uderzmy w dół. Ktoś? Coś? Kurde, no patrzcie, nie wierzę. Znowu. O, shit! Nie strasz mnie! Boże. Nie, naprawdę, można się przestraszyć. Cóż tu znalazłem? Dużą pałkę. Nie, na pewno pałką nie będziemy walczyć, ale tą skrzyneczkę też opróżnijmy, chyba że będzie pułapką. Nie, na szczęście nie. Dzwonek kapłana. Moment, ale czy takiego dzwonka ja właśnie nie używam? Święty dzwonek kapłana, a inny do wyboru jaki, przepraszam? Kościany kostur już mam. A, to ten. A? Ten B i C. Od mroku. Kurde. Troszeczkę gorzej w sumie. Nie, w sumie moment. Gorzej we wszystkim. To nie, no nie ma opcji, nie używam tego. Pewnie, że nie. Tamten już ulepszyłem na tyle, że jest lepszy od tego, który znalazłem. Dobra. Dwa klucze mi są potrzebne. Ten. I jeszcze poprzednio była też jedna taka mordka. Też gdzieś tutaj w pobliżu, niedaleko. Muszę tylko zapamiętać, gdzie były te lokacje wszystkie. Okej. Wezwać kogoś do pomocy? Nie, tak od razu nie. Pierwszy raz jestem w tej lokacji, więc wolę przejść ją sam. Ale w sumie tu może być boss. Jest takie podejrzenie. Jest taka możliwość. Z mumią damy sobie radę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć cięci po sprawie. Co głosi ta wiadomość? Ukojenie. Chyba jak zeskoczę. Ale dobra, weźmy. Kukła człowieka, kolejny przydatny bardzo przedmiot. Ale wiadomość głosiła co? Rozpacz. Niby dlaczego? Nie, naprawdę, nie rozumiem czasami przesłania niektórych z tych wiadomości. Dobra, ło, można wejść na samą górę? Dobra, to zaraz się tam udamy, ale najpierw... Tutaj? O, pan mumia znowu. Nie wiem, czym on rzucił, ale wyglądało mocarnie, dobrze, przytomnie zrobiłem unik. Ej, czyżby piromanta? Zabawy z ogniem i te sprawy? Kurde, nie boisz się, że bandaże ci się podpalą? No, ale to by musiało być bardzo bolesne. Przecież cały jesteś nim obwinięty. Dobra, tam się nie dostanę póki co. Przynajmniej nie tędy. Tu mogę, jak najbardziej. Skarb, więc spróbuj prawo. Okej, ocenimy pozytywnie, bo tu coś może być. Albo tu. Aha. Ognisty motyl razy 3. Dobra, jakby mi kiedyś zabrakło pochodni, albo było za daleko, żeby dojść od ogniska do miejsca zapalenia, no to wtedy użyjemy tego motylka. Okej, ale w tym wypadku mógłbym próbować skakać na drugą stronę. Mógłbym jak najbardziej, ale boję się, że ten skok skończy się śmiercią, więc zobaczmy, co jest do góry. Choć wiadomo, im wyżej, tym niebezpieczniej. Przynajmniej w teorii. Dobra, dużo beczek. A kto się za nimi ukrywa? Nikt. No tutaj jeden zombiak ledwo. Spokojnie. Jednym cięciem. Można się z nim uporać. Okej, dobra. Kolejny przełącznik. Tylko teraz nawet nie wiem, co ta krata blokowała. Gdzie tak właściwie trzeba było iść. Aha, jeszcze jest druga, tak? No dobra, tych nie chcę wypuszczać. Moment, też się otworzy? O kurde. To będę musiał. Na szczęście padają po jednym cięciu tylko. Ale dobra, nic mi się nie stało, nic mi się jeszcze nie stało. Jeszcze jest okej, jeszcze jest okej, jeszcze jest okej. Turlanka i... Dziab. Pchnięcie. Okej, dobra. Nie zamknęła się za mną, jest dobrze, jest bardzo dobrze. O, o.
Dobra, nie wiem co to było, ale idę stąd. Aha, zombiak po prostu robi gimele. To jest kolejny. I nie tylko on, zresztą. O, o. No patrzcie, to zabiera naprawdę dużo. O kurde, dwa. Shit, shit, shit! Pito, szybko! Oni też się będą chcieli pewnie rzucić. No! Dobra. Dobre turlanie nie jest złe. No dobra, ślepy zaułek. A może oni byli w środku po prostu schowani? Co jest, tej nie mogę zniszczyć? Ohoho, dobrze, że to zablokowałem. Ja, ten trzeci to nie wiem, gdzie tam wyskoczył. O-o, o-o. Nie no dobra, muszę zacząć machać tym mieczem w końcu. Sorry. Dobra, giniesz ty, giniesz ty, giniesz ty. No. Nie opłaca się naprawdę mieć dopakowaną postać, bo ta gra jest o wiele przyjemniejsza, kiedy się wykrawa większość przeciwników bez śmierci. Okej, okay, a chciałbym się tam dostać. Jakoś. Może tu? Może tu? No, może tu? Nie. Nie żadnego ukrytego przejścia, niestety. Tu jest ten ślepy zaułek, ale to, który tak właściwie nie musi być ślepym zaułkiem, jeżeli coś tu się ukrywa. Nie. Niestety nie. No. Tego ktoś przypalił żywcem albo zamienił w kamień. Zależy z jakiego materiału to jest wykonane. Ale w sumie... Kamień. Dobra. Czyli ktoś go ukamienował. Petryfikacji dokonał po prostu. Zamienił w kamień. Moment, ale czy ja tych beczek nie rozwaliłem? Przynajmniej z tej strony. No, faktycznie. Dobra. Może było najpierw wiadomość przeczytać? He? Zamurowali kogoś? O, shit. Chwila oddechu. Wo, 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 wo. Widzieliście? Jak żeberka wyskoczył. Ej, drzwi się da rozwalić? Da się. Dobra, to niech będą w ten sposób. Nie no, okej, okay, dobra. Brniemy dalej w tą lokację w takim wypadku. Teraz tak, mogę tutaj wejść drabiną. A to właściwie po co? Tam była tylko beczka. A tutaj mogę się w ten sposób z nimi uporać. No, haha. Dobra. Już kumam. Co tu można było zrobić, aby było się słabszą postacią trochę? No, na szczęście ja się nie musiałem uciekać do takich sztuczek. Wystarczyło parę razy ładnie machnąć. Ej, kolejny przełącznik. Dobra. I tam będzie boss na drugiej stronie, bankowo. Ale przed tym... Moment, co to za wiadomość? Pomóż mi. Why? Ej, słyszeliście to? Ktoś tu jest. Może niekoniecznie za tymi drzwiami, ale bardzo możliwe. Dobra. Kadzidło sceptyka. Ej, moment, pierwszy raz znalazłem taki przedmiot, co to daje? Tak właściwie. Łotkę, żebym teraz znalazł. Tablica czempiona, znak wierności. Co? Kość porządku. Srebrny talizman. Zardzewiała moneta, nęcąca czaszka. O, jest. Kadzidło sceptyka. Obniża o jeden wymaganą wiarę wybranego czaru. Ale nie, akurat mam tyle wiary, że spokojnie. Nie potrzebuję na razie. No chyba, że coś mocarnego się jeszcze znajdzie. Ale w sumie mogę odpalić tą pochodnię. Za pomocą motylka. Pyk. Znaczy no. Chciałem odpalić pochodnię, ale nie w ten sposób. Chciałem, myślę inaczej, zapominam, że motylek podpala naszą własną pochodnię, a nie tą najbliższą po prostu. Dobra, troszeczkę niebezpiecznie tak chodzić z wyciągniętą pochodnią i bez tarczy, ale wejdźmy wyżej zobaczyć, co tu jest grane. O Boże, pełno zombiaków. Mhm. Dobra, to emisja mocy może. No, jednym ciosem. Oj, czemu go nie trafiło? Fuck. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. No kurde! Że im to nic nie bierze, jak tak się rzucają.
te piękne podwójne cięcie, piechol. Piękne. Okej, ale teraz na pewno można było by spróbować tam zeskoczyć jakoś. Dobra, w ten sposób. Ahahaha, ale na fuksie. Weź przedmiot. Żar ascezy. Moment, to jest to, co się wrzuca do ogniska, żeby później przeciwnicy byli jeszcze bardziej ciężcy do pokonania. Trudniejsi. Fuck. Kurde. Ej, chyba będę musiał popełnić samobójstwo. No. Autentycznie. Shit. Albo wycwanie się i zrobię tak. Użyję kości wiodącej do domu. O kurde, jak użyję, to mi zostanie później jeszcze tylko ostatnie, no ale trudno. No mogłem próbować tam zeskoczyć, ale mimo wszystko wydaje mi się, że wysokość by mnie zabiła. Tak czy tak. Pochodnia wykonana z drugiego kija, którego koniec zamoczono w żywicy sosnowej. Odpal pochodnie od lichtarza, żeby na krótko oświetlić teren. Znajduj nowe pochodnie, by wydłużyć ten czas. No jakby to mi się pokazało w jednym z pierwszych odcinków, jaki nakręciłem z Dark Souls 2, no to by się wiele wyjaśniło o wiele wcześniej. No ale tak, to musiałem sam do tego dojść po jakimś czasie. Dobra, jak bardzo daleko to jest? Ale w sumie, skoro już tutaj byłem raz, Nikel 174, przyzywanie upiorka, plus jeszcze do tego Amon Karasz. No i możemy iść. Albo w sumie najpierw się uleczę. Dla bezpieczeństwa. Jestem jedną bułą od śmierci dosłownie. Dobra, oni się pojawią, nie pojawią, obojętnie. A, ktoś już użył tego znaku. Dobra. Jak znowu mumia? Przecież miało mnie tylko cofnąć do ogniska, do niego nie podszedłem w sumie. No. A ten pierścień wprowadzający, też wyburzający, albo zaburzający wręcz, równowagę przeciwników po moich ciosach jest naprawdę mocarny i przydatny. Ale kurde, dobra, no to... Jeszcze może tego. Skoro naprawdę tak bez trudu mi przychodzi ich pokonywanie. No i może to jest dobry moment, żeby spróbować przeskoczyć na drugą stronę. Ewentualnie spadnę tam na dół. Nie. Idę tam, gdzie byłem. A, albo w sumie jak już tu jestem. No tak kurczę, jak chorągiewka. Zmieniam poglądy, ale o, dobra, przeskoczyć się udało. Duża dusza nieznanego żołnierza. Spoko. Pyk, 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 pyk na samą górę, poproszę. A tu się chowa co? Aha, tu jest to przejście po prostu. No dobra, to jeszcze w sumie zostało mi tylko do zobaczenia. Oj, co tam jest na ziemi? Będziesz się rzucał, wiem. Ej, no przecież się odturlałem, już bardziej nie mogę. Czyli co, tylko tarcza? Zabił mnie! Co za menda! Ej, naprawdę, nie wyglądają tak twardo, a mają atak naprawdę śmiercionośny. No i tak samo to jakby się pojawiło na samym początku, to bym wiedział, że trzeba tego użyć po prostu, a nie wrzucić do ognia. Bo wrzucenie do ognia powoduje to, że żaden inny gracz nie może najechać naszego świata. Co mi się w sumie zdarzyło bodajże tylko raz? Do tej pory? Ale dobra, nie chcę chodzić pusty. Hollow. Więc użyjmy. Bang. Człowieczeństwo odzyskane. Humanity restored. I chodźmy. Inaczej muszę odzyskać tam te dusze. Już tam było ładnych parę tysięcy. Mumie też wykroimy, bo niby dlaczego nie, skoro jest tak łatwo. Backstep nie wchodzi w grę, jest za duży. Najwidoczniej. Ale aż dziw, że jeszcze żadnego przedmiotu żaden z nich nie zostawił. Zazwyczaj któryś raz z rzędu, jak ich wycinam, no to coś tam zostawiają w końcu. No dobra, moment, moment, moment. Pach, 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 pach. O-o. No. Zabrakło troszeczkę staminki. Na wyprowadzenie od razu wszystkich ciosów. Dobra, i teraz rzucę okiem, co jest tu... No to... Ej, ja tu byłem już. Faktycznie, dobra, czyli nic nie straciłem, wchodzimy. Tutaj, ale też w sumie może się udać na górę. Teraz. Tak właściwie. Dobra. Postarajmy się kogoś przyzwać. Tak, że tak powiem, w biegu. A moment, co już jest tu?
A, spoko. No, prawie na mnie wyskoczył. Prawie, ale prawie robi wielką różnicę akurat w tym wypadku. Są, wiem, jakie drzwi. Spoko. Ale rozwalmy je. Kosteczek już nie ma. A nie, sorry, są. Ale tam na dole. Dobra, ci jeszcze nie gotowi? Do walki? Albo wręcz przeciwnie, albo są. Kurde. Dobra, tarcza. Zatrzyma się tarcza, sprawuje na ich rzuty. Dobra, nic mi nie wzięło. Świetnie. To tak trzeba będzie robić. No jeszcze jednego, szybko! No, dobra. Teraz tutaj, ale to jest pełno tych zombiaków, naprawdę pełno. A, o właśnie, i od razu sprawdźmy. Czy ta sztuczka rzeczywiście zadziała? Teraz się tam czai, tej! Aaa, przebiegła menda. Ale co, nikogo więcej? A, to nie ma nawet sensu tego zrzucać. Ewentualnie. Tak po prostu, żeby pokazać eksplozję jeszcze raz. Zombiak schowany. Ale tylko jeden. Nie, sorry, drugi też. Ej, czarnoksiężnik, nawet nie zwróciłem uwagi, kogo przyzywam tak właściwie. Przywitanko. Ew, no. Nie spróbuj ze mną, tylko ukłon miał być. Sorry, nie trafiłem. Dobra, come on. Zapraszam. Znaczy, no w sumie chciałem powiedzieć za mną, ale widzę, ty idziesz pierwszy. Dlatego muszę być... Inaczej, muszę być wcześniejszy od nich, znaczy szybszy. Wcześniej muszę wykonywać ciosy, niż oni zdążą się rzucić na mnie. Ale dobra, tego nie pociągnąłem ostatnio, pociągnijmy teraz. Bo chyba samo pociągnięcie tutaj nic nie zmienia, tak właściwie. Aha, tylko opuszcza bramkę. Dobra. Tutaj byłem. Albo nie. Przed nimi uciekałem właśnie. Dobra, widzieliście? Byłem zasłonięty, a mimo wszystko i tak mnie dziabnęli. Okej. Okay. Dystans. I regeneracja. Ło, ale go dziabnęli! Niech ich szlak. Dobra, on musi zejść najpierw. Zanim cokolwiek zrobi innego. Dobra, ale tam na górze coś było. Ej, no tutaj widziałem jakiś przedmiot, czy mi się przywidziało. Przeczytaj wiadomość. Przed tobą czary. Ej, nie chciałbym tej pani zniszczyć. Sprawdź. Pomnik blokuje drogę. Pomnik blokuje też drogę jeszcze w inne miejsca, ale nie wiem, jak się rozprawiać z pomnikami póki co. Tutaj zamknięte. Niestety nic z tego. No to chodźmy. Do zamglonego przejścia. Chyba boss, ale co zrobić? Ale stop, 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 tu jeszcze jest coś. Nie wiem, czemu stałeś tyłem. Może dopiero co gościa wykończyłeś tutaj. Który miał przez 8 klejnotów życia. Ło, zapowiada się poważna walka. Zresztą, a która w Dark Souls 2 nie była poważna, tak właściwie. Aha, tam widzę już na górze trzech. Będą skakać do mnie? To może zanim będą mieli taką okazję, weźmy regenerację. No, i zapraszam. Wchodzimy we mgłę. Bastion Grzesznicy. Oj ty, grzesznico, oj ty, oj ty. On co, już blokuje? Czemu? On wie więcej chyba ode mnie. No właśnie. Bent. Ej, uprzedził mnie. Ale inaczej, zawsze w Dark Souls było tak, że mag miał zdecydowanie łatwiej od samego początku. No ale później dostawał niestety po dupie, zwłaszcza wtedy, kiedy przeciwnicy szybko skracali dystans. Dobra, jednego upiorka jeszcze przyzwijmy. Ale tu jest jeden kusznik. No kurde, nie sięgną. Ło, na trzy aż? A kusznicy nie mają żadnych sztyletów, mieczy, coś? On już powinien zmienić na coś lepszego chyba, nie? Dobra, przedmiot, żebym nie wpadł, kroczkami małymi, dobra. Kukła człowieka, świetnie. Teraz już na tarczę. Ja może być tak po prostu na dół wyspać? A nie, to są sami kusznicy, dobra. Zresztą w sumie nie do końca. Nie. Dobra, kolejny upiór.
Super, świetnie, fajnie i zajebiście, ale dajcie mi mojego Estusa. Muszę sobie łyknąć. Dobra. Dalej to idą. Znaczy... cześć. Siema. Nie wygląda, żebyś się ruszał. Dobra, chodźmy tu. Pff, ale street nie trafił. Pizda na oczach, tak zwana. No. A, sorry, jeszcze jeden. Ten tu co? Ale mam maczugę dziwną. Okej, tu jest winda, jakby co? To narka, jedźcie sobie! O, chyba dead? Nie, przeżył. Co tam jest na dole? Zdasz relację? Póki co widzę kiepskie tekstury łańcucha, które podjeżdżają do góry. Nie mówcie, że zginął jednak. Dobra, ale tu coś jest, te podniesienia. Nie można zapominać o takich rzeczach. Klejnot, spoko. Już dawno mi się nie zdarzało ich używać. Naprawdę dawno, spójrzcie, mam już 31. Rozszerzonych 11. Jak to baj? Nie, żadne baj, chodź. Come on. Teraz na górę, tak jak chciałeś. Czyli tutaj. Ja w podskokach, nie wiem jak wy. Nie, też idzie szybko. O, ognisko! Juhu! Another bonfire. O kurde. Mam nadzieję, że nie leci do mnie. Dobra, poleciał w cholerę. O, na szczęście. No ale dobra, no to w takim wypadku, kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć, hej!